bardzo często, prawda, są takie dywagacje na temat tego, czy to jest głód, czy jestem głodna, czy to mój organizm się potrzebuje. I czasami mamy podopieczne, które właśnie przykładowo otrzymują dietę, trzymają, ale na przykład w weekend mówią, no mój organizm potrzebował tych kalorii, mój organizm czułam, że potrzebuje czekolady. Czy to aby na pewno prawda? To może być prawda, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że jakiś tam niedobór mikro, makroelementów był. Natomiast prawda jest taka, że nasz organizm po prostu chce nas trochę skusić. I nawet nie tyle co nasz organizm, to nasz organizm reaguje, bo czekolada pachnie ładnie, prawda? Bo produkty do picia wyglądają interesująco, zaciekawiająco, prawda? Dlatego prostą zasadą odnośnie tego, czy jesteś głodna, czy masz apetyt, jest to, żebyś po prostu zastanowiła się, czy jeżeli dam ci na talerzu filet z kurczaka bez przypraw, jaki filet z kurczaka ugotowany, to czy będziesz go jadła? Jeżeli będziesz go jadła, to znaczy, że jesteś głodna i powinnaś zjeść. Natomiast jeżeli wzdrygnie cię wręcz, to znaczy, że po prostu masz apetyt. Dlatego jeżeli masz apetyt, napij się trochę wody i naprawdę za chwilę ci przejdzie.